Na wysokości wsi Anielin i Świeciechów z drugiej strony natrafiłem tutaj blisko brzegu lasu na coś bardzo intrygującego. Pierwsze moje skojarzenie jest takie. Jakieś tu rukaweczki przyleciały. Coś mi za uchem brzęczy. Pierwsze moje skojarzenie jest takie, że jest to linia okopów z I wojny światowej. Tutaj za mną jest brzeg lasu. Stał frontu, była linia frontu, była Wisła. No, po tej stronie Rosjanie się bronili, a wojska austro-węgierskie i niemieckie w 1915 roku, w 14 też, nacierały od tamtej strony. Czyli to by się zgadzało, zobaczcie sami. To dobrze widać. Tu coś było bardziej świeżo kopane, być może ktoś wydobywał piach, ale tam już widać linie bardzo stare. Tutaj na złamaniu jakby tej linii słupek granicznych. I tutaj widzicie cała linia. No, to idzie takim ciekawym, takim zygzakiem. Leżą tutaj śmieci. Tutaj jakby na zakrętach tych zygzaków są takie kopczyki. Wygląda to tak. Radio, któremu nie zrobię zdjęcia. Kolejny zakręt i kolejny kopczyk z punktem granicznym. Nikt by chyba nie kopał takich dołów, żeby wyznaczyć linię swoich gruntów. Chociaż nie wiem. Być może jest to niewykluczone. Kolejny ślad kopczyka. O, nawet tu jakieś zwierzę zaznaczyło swoimi odchodami swoją obecność. Tak to ciekawie wygląda. Bardzo ciekawe.